Zespół Poxy Live to coś więcej niż muzyka, to przełamane stereotypy muzyczne, mocne brzmienie gitary elektrycznej, basowej, instrumentów klawiszowych, perkusji, jak również elektryzujący wokal Patrycji Mizerskiej. I choć grają od ponad roku, nie każdy zdążył ich poznać. Ari poszukiwał do zespołu, zespołu w ogóle poszukiwał, on jest perkusistą naszym i wywiesił w sklepie muzycznym, tak? Ogłoszenie, że poszukuje właśnie. No i Tomek się natknął na to ogłoszenie, wcześniej już tam też pracowali ze sobą. I później dołączył się do nich Mariusz, to jest gitara elektryczna nasza. Tak, to jest ten pan po prawej. I oni tak przez ile tworzyliście? Na początku? Około półtora roku. Około półtora roku czasu właśnie już robili utwory. I później skontaktowali się z Jackiem. Jacek gra właśnie na klawiszach, instrumenty klawiszowe i samplery. A później Jacek skontaktował się ze mną. I to w sumie wyszło tak, że pewnego dnia do mnie po prostu napisał SMS-a, czy chciałabym w zespole rockowym, a ja mówię, że nie mam czasu. On mówi, że też, że to coś na to poradzimy razem, no i jakoś tak się znalazłam. Już jesteśmy razem, gramy, nie wiem, ponad rok czasu. Około półtora roku już razem gramy. Na płycie można usłyszeć teksty i melodie skomponowane w 100% przez muzyków. Nam opowiedzieli, skąd czerpią inspiracje. Nie będziemy ukrywać, że życie jest piękne, kolorowe i mamić ludziom oczy, nie? Tylko to jest to, co chłopaki są starsi ode mnie, oni więcej przeżyli. Drugą stronę prawdy. No, druga strona, dokładnie. Wszystko ma dwie strony medalu, zawsze są, także to, co widzimy, to, co sami poniekąd przeżyliśmy i z obserwacji właśnie z tego, co słyszymy, co się dzieje naokoło również. Zespół składa się z 5 osób pochodzących z różnych środowisk, których dzieli chociażby wiek. Jednak im te różnice nie przeszkadzają, dzięki czemu tworzą zgraną grupę, co można zobaczyć na ich koncertach. Zagraliśmy kilka koncertów we Wrocławiu, na przykład w klubach, no, w Dzierżoniowie raz mieliśmy okazję i w Bielawie również, w Świdnicy też w kluby graliśmy. No wiadomo, różnie ludzie reagują, bo to zależy od... gusta są różne, prawda? Ale często znajdowali się właśnie ludzie, którzy podchodzili właśnie do nas po koncercie i mówili, że wow, coś innego, że fajnie, że tworzymy po polsku właśnie muzykę, że mogli odnaleźć dużo właśnie ciekawych rzeczy w tekstach, w tej muzyce, usiąść się zagłębić właśnie w to pomyśleć, także myślę, że słysząc takie słowa od kilku osób nawet po koncercie, to jest coś naprawdę niesamowitego. I mimo, że są młodym teamem, nie zamierzają się lansować za pomocą muzycznych programów telewizyjnych, gdzie jak sami twierdzą, jurorzy nie zawsze są fair w stosunku do zespołów rockowych. Może niekoniecznie tak drogą komercyjną chcemy iść, może gdzieś tam kiedyś na coś, przypadkiem gdzieś może się znajdziemy. Nie nasza bajka. Ale to raczej nie nasza bajka, właśnie tak jak chłopaki. Tylko biznes. Motto jurorów X-Factora jest takie, że nie ma to jak zmiażdżyć zespół rockowy na dzień dobry, więc... Tak, dokładnie, to jest... Nie uważamy, że może zawsze są czyste zagrania też w takich programach, a zresztą też, nie, no jak mówiłam, nie chcemy obierać takiej komercyjnej drogi telewizyjnej. To bardzo niszczy też przede wszystkim i no, my chcemy robić to, co bez narzucania też przede wszystkim z góry czegoś innego. Przed muzykami dwa koncerty, a stres jest tym większy, że odbędą się one przed własną publicznością, bielawską i dzierżoniowską. Cześć, nazywamy się Poxy Live. Zachęcamy wszystkich telewizów Telewizji Sudeckiej do przyjścia na nasze koncerty, które odbędą się 25 maja w Dzierżoniowie, na Dniach Dzierżoniowa oraz 8 czerwca w Bielawie w Rabarbarze. Pozdrawiamy. Co się tam dziwisz, głupio ślepy?